Powiedzmy, że mamy ułamek 90 i do tego chcemy dodać ułamek 1 16. Ile to będzie się równać? Jeżeli na to spojrzymy, to od razu widać, że tutaj są różne mianowniki. Nie jest więc takie oczywiste, jak je dodać. No i racja. Żeby ruszyć z takim zadaniem, najlepiej jest znaleźć wspólny mianownik, zamienić obydwa te ułamki na ułamki, które mają taki sam mianownik. W jaki sposób znaleźć wspólny mianownik? Wspólny mianownik to wspólna wielokrotność tych dwóch mianowników dziesiątki i szóstki. Jaka jest wspólna wielokrotność dziesiątki i szóstki? Najlepiej jest zawsze znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność i dobrym sposobem jest zacząć od większego mianownika, w tym przypadku od dziesiątki, i zapytać, czy dziesięć jest podzielne przez sześć. Nie jest. Może dwadzieścia jest podzielne przez sześć? Nie jest. No to może trzydzieści jest podzielne przez sześć. Tak, 30 jest podzielne przez 6. Sprawdziłem kolejne wielokrotności dziesiątki, pytając jednocześnie, jaka jest najmniejsza wielokrotność dziesiątki, również podzielna przez 6. I będzie to 30, czyli mogę przepisać obydwa te ułamki jako 30. Czyli 90, Ile to będzie 30? Mnożę mianownik razy 3. Jeżeli nie chcę zmienić wartości ułamka, to muszę zrobić to samo z licznikiem. Też muszę go pomnożyć razy 3. Teraz mam licznik i mianownik pomnożony razy 3, co powoduje, że wartość ułamka pozostaje bez zmian. 9 razy 3 równa się 27. I jeszcze raz, 9 i 27 30 reprezentują tę samą liczbę. Po prostu przepisałem ułamek z mianownikiem 30. Jest to o tyle przydatne, że 1 szóstą też mogę zapisać z mianownikiem 30. I tak zrobimy. 1 szósta ile to 30? Zachęcam was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Co musimy zrobić, żeby przejść z 6 do 30? Musimy pomnożyć razy 5. a jeżeli pomnożymy mianownik razy 5, to licznik też musimy pomnożyć razy 5. 1 razy 5 równa się 5. 9 to to samo co 27, 30 a 1/ szósta to to samo co 5 30. I teraz możemy dodawać. I jest to całkiem proste. Tu mamy pewną liczbę 30 dodajemy... Inną liczbę też 30. 27 30 dodać 5 30 to będzie 27 dodać 5 30. Co oczywiście równa się. Ile to jest? 32 30. Jeżeli chcemy, możemy zredukować ten ułamek. 32 i 30 mają wspólny dzielnik. Obydwie liczby są podzielne przez 2. Jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez 2, licznik przez 2 równa się 16. Mianownik podzielony przez 2 równa się 15. Czyli nasz ułamek to to samo co 16/15 i jeszcze mogę to zapisać jako liczbę mieszaną. 15 mieści się w 16 1 raz i reszta 1, czyli będzie to 1 i 1/15. Zróbmy inny przykład. Powiedzmy, że chcę dodać 1 drugą i 11/12. Znowu zachęcam was do zatrzymania filmu i spróbowania samodzielnie. I jak poprzednio będziemy chcieli znaleźć wspólny mianownik, gdyby te dwa ułamki Miały już wspólny mianownik, to dodalibyśmy je błyskawicznie, ale nie mają, więc musimy go poszukać. Mianowniki nie są równe. Chcemy znaleźć wspólną wielokrotność dwójki i dwunastki. I najlepiej, gdyby to była najmniejsza wspólna wielokrotność dwójki i dwunastki. I tak jak poprzednio, zaczniemy od większego z tych mianowników od dwunastki. Pierwsza najmniejsza wielokrotność dwunastki to 12, bo 12 razy 1 równa się 12. Czy dzieli się ona przez 2? Oczywiście, że tak. 12 jest podzielne przez 2, czyli 12 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością dwójki i dwunastki. Czyli możemy obydwa te ułamki przepisać jako 12. 1, druga Ile to 12? Żeby przejść z 2 do 12, musimy pomnożyć razy 6. Więc licznik też musimy pomnożyć razy 6. 1, druga i 6, 12. To to samo. 1 to połowa 2, a 6 to połowa 12. A jak przepiszemy 11 12 jako 12? To już są 12. 11 12 już ma w mianowniku 12. Nic nie musimy zmieniać. No i jesteśmy gotowi na dodawanie. To się równa 6 dodać 11 12. Mamy 6 12, dodać 11 12 i to będzie 6 dodać 11. 12, a to się równa 17 12. Jeżeli chcielibyście zapisać to jako liczbę mieszaną, to 12 mieści się w 17 1 raz zresztą 5, czyli 1 i 5 12. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Zadziwiająco ciekawe są te zadania. Powiedzmy, że chcę dodać 3 czwarte i 1 piątą. Ile to będzie? Zatrzymajcie ten filmik i sprawdźcie, czy potraficie to zrobić sami. Mamy tu różne mianowniki, więc chcemy je przekształcić, chcemy te ułamki przekształcić tak, żeby miały takie same mianowniki. Musimy więc znaleźć wspólną wielokrotność, najlepiej najmniejszą wspólną wielokrotność. Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność 4 i 5? Zacznę od większej liczby, sprawdzę po kolei jej wielokrotności, aż znajdę tę, która jest podzielna przez 4. 5 nie jest podzielne przez 4. 10 też nie jest podzielne przez 4. Oczywiście nie jest podzielne przez 4 bez reszty, bo tylko taka podzielność nas interesuje. 15 nie jest podzielne bez reszty przez 4. 20 jest podzielne przez 4. 20 to 5 razy 4, musi się dzielić przez 4. Czyli możemy zapisać obydwa te ułamki z 20 w mianowniku. 3 czwarte, ile to dwudziestych? Żeby czwórka zamieniła się w 20 musimy ją pomnożyć razy 5. I to samo musimy zrobić z licznikiem. Mnożymy 3 razy 5 i otrzymujemy 15. To co tu zrobiłem, to mianownik pomnożyłem razy 5 i licznik też pomnożyłem razy 5. 3 czwarte to to samo co 15 dwudziestych. A 1 piąta ile to 20? Żeby przejść z 5 do 20 musimy wykonać mnożenie razy 4. Więc to samo musimy zrobić z licznikiem. Ten licznik też mnożymy razy 4 i mamy 4. 20. I zamiast 3 czwarte dodać 1 piątą, mamy teraz 15 dwudziestych dodać 4 dwudziestych. Ile to będzie? To będzie 15 dodać 4, czyli 19 dwudziestych. I policzone.